nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Jak rozumiem, przez zebranych przemawia ignorancja. Nie jesteście państwo świadomi przesłania treści tego aktu zwanego niewinnie świętami. Panie pośle, bardzo Kanuka. Proszę odnieść się do słów, które to, pana dotyczyły, jeżeli pan wypowiada się w trybie sprostowania. Panie marszałku, przypisano mi tutaj pobudki rasistowskie, gdy tymczasem ja właśnie przywracam stan normalności i równowagi, kładąc kres aktom satanistycznego, talmudycznego, rasistowskiego triumfalizmu. Bardzo dziękuję, ponieważ panie tak pośle. Jest przesłanie tych świąt. Bardzo wzywam państwa na dysputę teologiczną. Chętnie podzielę się informacjami, które panie do państwa pośle, bardzo nie dziękuję. Dotarły. Proszę zejść z mównicy. Dziękuję bardzo. Proszę. Już pan poseł sprostował. Przejmuję prowadzenie obrad. Bardzo proszę, panie dziękuję. Panie pośle Braun, na podstawie artykułu 22b regulaminu Sejmu stwierdzam, że na terenie pozostającym w zarządzie Kancelarii Sejmu w rażący sposób naruszył pan spokój lub porządek. W związku z tym zbierze się prezydium Sejmu, które podejmie stosowne uchwały dotyczące ukarania pana. Chcę pana ostrzec, że jeżeli jeszcze raz stanie się to, co stało się przed chwilą, a więc z mównicy sejmowej będzie pan obrażał wyznawców innych religii, uznam, że naruszył pan powagę Sejmu i wykluczę pana z obrad. Proszę bardzo, jeżeli pan chce, to proszę, niech pan to zrobi. Niech pan to zrobi. Panie marszałku, wyzywam wszystkich tu zebranych, a także słuchaczy, widzów na dysputę historyczno-teologiczną. Chętnie, panie pośle, zwracam panu chętnie uwagę. Chętnie wykażę panu, panie marszałku, ignorancję pańską pośle, i wszystkich zebranych uwagę, w dziedzinie, w której tak śmiało Sejmu. Pan się wypowiada. Panie pośle, nie ma pan pojęcia o istotnym przesłaniu tego regulaminu Sejmu przywołuje pana do porządku. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ustęp 4 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Panie pośle, pan nadal uniemożliwia prowadzenie obrad. Zaczął pan znowu obrażać ludzi. Na podstawie artykułu 175 ustęp 5 podejmuję decyzję o wykluczeniu panu z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę posiedzeń. Informuję też pana, że zostanie przeciwko panu skierowany wniosek do prokuratury za zakłócenie obrzędu religijnego na terenie Kancelarii Sejmu.